Cześć, jestem Kaliotokanon. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach na wyrównanie reakcji hydrolizy podanych dipeptydów. Reakcja hydrolizy, czyli pod wpływem wody. I tutaj mamy katalizator. Możecie mieć napisane kwas, zasada lub enzym. I tutaj mamy. Wiązanie peptydowe, Zatem z tej strony wlatuje nam alanylo, czyli alanina. Będzie H2N, CH, CH3. No i tutaj z tej strony było połączenie na grupie karboksylowej, czyli musimy ją tutaj wrócić. Natomiast od drugiej strony, czyli na glicynie, mamy równanie na grupie aminowej. Czyli musimy sobie ją tutaj złożyć ponownie i przerysować resztę cząsteczki. Możemy w ten sposób, możemy po prostu, że to jest COOH, jak wolimy. Tutaj woda. No, i wlatujemy. Tak samo. Katalizator, kwas, zasada lub enzym. I z tej strony mamy glicylo, czyli tutaj mamy glicynę. Tutaj wiązanie, znowu wiązanie peptytowe. Wlatuje nam w grupę karboksylową, czyli COOH. Więc ją dopisujemy. A tutaj połączenie było na grupie aminowej, to też sobie ją wracamy. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie, proszę, suba. I. No i już.